Hej, cześć, moda, wam wszystkim, z tej strony Ciecik i dzisiaj troszeczkę taki będzie odcineczek poradnikowy. Bo zauważyłem, że bardzo dużo osób ma na przykład problem z odpaleniem Morrowinda na współczesnych właśnie PC-tach, sprzęcie i tak dalej. Pierwsze co, to też co wam powiedzieć, że wyszedł też dubbing do Morrowinda, czyli to no, nasz polski dubbing, pod tytułem Polskie Kadzity. Wszystko tutaj wam pokażę co i jak, żebyście mogli zainstalować moda, jak żebyście mogli zainstalować dubbing i tak dalej Naprawdę jest to bardzo, bardzo proste Dobra, no to zaczynamy Pierwsze co, to pobieramy sobie OpenMW Link do strony oczywiście będzie w opisie Tutaj na, na wstępie zobaczycie coś takiego, coś takiego jak Downloads Page Klikamy w to I przeniesie nas na Github Znaczy no, Github no. Przeniesie nas do takiej strony I my oczywiście klikamy sobie Github Schodzimy na sam dół i pobieramy sobie ten installer na przykład Windows 64 najlepiej to. Po pobraniu jak i również zainstalowaniu hmm, tego OpenMW w folderze, gdzie macie Morrowinda, przechodzimy na Discorda. Jesteśmy na Discordzie Polskie Kadzite i tutaj gdy oczywiście to zaproszenie będzie w opisie pod tym filmem, gdy już będziecie na tym Discordzie, to klikamy sobie Morrowind do pobrania. Tutaj oczywiście jest ten polski nasz dubbing. Pobieramy go. I po pobraniu, yy, jak to już ogólnie to co pobierzecie, wklejamy to do data files w Morrowindzie. Pokażę wam jak. Okej, okay, to już jesteśmy właśnie tutaj w tym całym Steam Command Morrowind. Tutaj mamy data files i co robimy? To to co pobraliśmy, czyli tą całą paczkę wypakowujemy sobie, czyli te polskie kadzity, tam 1.25, wypakowujemy sobie i to co wypakowaliście, tam będziecie mieli folder data files. Po prostu kopiujecie i wklejacie do data files. Data files do data files. To wszystko i generalnie rzecz biorąc, jeżeli już hmm, to porobicie i odpalicie hmm, OpenMW Launcher. Kiedy właśnie odpalicie OpenMW Launcher, to macie hmm, coś takiego. Taki program wam się wyświetli. Tutaj macie Play, Data Files, Graphic Settings i Zaawansowane. Ustawiacie sobie według waszych tam upodobań, jakie macie sprzęt i tak dalej. Jeżeli chcecie grać z polskim dubbingiem, to klikacie Data Files i szukacie coś takiego jak Kadżit albo Polskie Kadżity. O, tu jest, macie Polskie Kadżity. Klikacie to, żeby to było zaznaczone ptaszkiem i klikacie Play. To tak naprawdę wszystko, jeżeli chcecie grać ogólnie z modyfikacjami do Morrowinda. No nic, ja wam... Dobra, no nic, ja wam bardzo dziękuję za ten... Hmm, krótki poradnik, to można tak powiedzieć, po raz pierwszy tak nagrywałem na kurowo bez tekstu. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia.